tego, że coś jest szare albo coś jest białe. My jesteśmy stosunkowo młodzi, dla nas jest fajnie, jak jest wszystko kolorowe. Mi się to bardzo podoba. No i naprawdę chciałbym, żeby to wszystko właśnie tak wyglądało. Jeżeli się wszyscy zaangażujemy, to środowisko będzie wyglądało tak, jak my byśmy chcieli, a nie tak, jak sobie ono po prostu kwitnie samowolnie. Więc tak naprawdę my mamy wpływ na wszystko, a nie ktoś nam u góry. Musimy sobie tylko zdać z tego sprawę. Dobra, my przygotowaliśmy tobie dzisiaj kawał czarnej ściany. Co na tej ścianie powstaje? Bo widzę, że jakiś taki zalążek graffiti zaczyna funkcjonować. Co to będzie, powiedz mi? Więc tak, ogólnie w założeniu, w moim pomyśle jest pokazanie metamorfozy, która w tej chwili zachodzi w tym centrum handlowym. Bo tak naprawdę jest przeistoczenie się. Ja chciałem to pokazać poprzez takiego robaczka, który później zamienia się w kokon, żeby na samym końcu... I tutaj postawmy kropkę albo trzy kropek, a efekt zobaczycie Państwo, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro dopiero. Zobaczymy, bo naprawdę dużo pracy. Ta ścianka to jest jeden element, ale z drugiej strony jest druga ścianka, która cały czas jest oblegana i tak naprawdę każdy może do mnie przyjść, spróbować coś namalować, spróbować się podpisać, spróbować w ogóle zrobić coś tą farbą. Aha, to zaraz ja spróbuję się podpisać, bo ja całe życie chciałem sprawić się podpisać, nigdy tego jeszcze nie zrobiłem. Słuchaj, a teraz tak, bo jeszcze coś tobie się w rękę stało, to mnie zastanawia. Tak, to sprawa Pauliny, która tam działa całą magię z markerami, foliami, robi różnego typu naklejki. Naklejki to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, mnie osobiście one również bardzo inspirują. Naprawdę, w tym temacie wyobraźnia się nie zamyka, ważne jest tylko to, żeby to zrobić w sposób estetyczny. Czyli poprzez tą naklejkę możemy zrobić fajny prezent dla kogoś na biurko. Teraz Państwo dokładnie widzicie na naszym większym obrazie, jak to wygląda, tam teoretycznie bałagan na tym stole, to jest taki bałagan kontrolowany. Powiedzmy kontrolowany. To jest taki nieład artystyczny. Nieład artystyczny. Ale jak kiedyś modele kleiłem, to też moje biurko było zabrane wszystkim, ale wychodził z tego piękny statek na koniec. I tak ładnie jest tam. Więc tam na pewno dzieją się same interesujące rzeczy. No dobrze, a z tej strony, tutaj u kolegi zielonego... Z tej strony? No widzę, że tutaj dużo osób pracuje nad tymi własnymi szablonami. Bo mało czasu zostało do rozstrzygnięcia konkursu właśnie, nie? Super, a teraz jest godzina za 5:06. My z tego co wiem, to mieliśmy po 18:00 rozstrzygnąć konkurs na najlepszy szablon. Ciekawe, czy nam to się uda zrobić z czasem, to są, no nie wiadomo, ostatnie momenty na to, więc słuchajcie, zapraszam wszystkie osoby, które chcą zrobić swój szablon i potem od tego szablonu, jeżeli wygracie, zalaminować ten szablon i swoją, wykonać swój własnoręczny t-shirt, który my przygotowaliśmy, to jest ostatni moment, żeby tam podejść do stanowiska u zielonego człowieka i nauczyć się wykonywania tych szablonów. Fajnie, fajnie, te szablony to jest naprawdę super sprawa, bo tak naprawdę nie musimy podlegać żadnej marce, nie musimy promować żadnej czyjejś idei, możemy promować tak naprawdę siebie, czyli możemy stworzyć swoją markę, swoją jakąś tożsamość i pokazywać innym siebie, a nie promować kogoś, jakąś korporację. My jesteśmy sobą, a nie korporacją. Nie, to jest w ogóle mega sprawa, że możemy w ten sposób siebie wyrażać i oczywiście, jeżeli, bo też zakładam, że to musi być w jakiś sposób przemyślane, tak? Bo łatwo wykonać w sumie każdą rzecz, a potem to rzecz może w jakiś sposób przygnąć do nas. To chyba też jest taka sprawa, że trzeba się troszkę nad tym zastanowić, tak? Jak chcielibyśmy być postrzegani. Tak, rzeczywiście. W tej chwili chyba też pokazuję, jak zrobić to w sposób technicznie dobry. Czyli tutaj wykonane szablony przez Kubę będą naprawdę trwałe. Po pierwszym malowaniu nie rozpadną się, będziecie mogli je wziąć do domu i używać ich po 100-krotnie i one cały czas będą takie same. Jak to się technicznie robi? Szablon się wycina z czego? Z tektury normalnie. Właśnie. I tutaj wchodzi mój nowatorski pomysł. Dawaj, możesz dać czy nie możesz? No jasne, już sprzedałem ten patent, no to lecimy. Sprzedam go jeszcze raz. Tak naprawdę wcześniej sobie najlepiej coś naszkicować na kartce papieru, później włożyć w tą folię do laminowania i skorzystać z takiego urządzenia zgrzewającego, które nazywa się laminarka. Poprzez tą laminarkę uzyskujemy taki zgrzany papier z taką plastikową powłoką, która nie ciągnie farby i ona jest do użytku po 100-krotnie, jak wspomniałem wcześniej, nie rozpadnie się, nie rozerwie. I rozumiem, ja zakładam, że ten wzór musimy wyciąć, tak? Narysowany, że to wycinamy. Tak, tak, tak. Wycinany jest najlepiej nożykiem do cięcia papieru. No bo tu się zastanawiam, że już po zalaminowaniu to wycięcie nie jest takie łatwe, bo ten laminat jest dosyć twardy. Aż tak twardy nie jest, dosyć łatwy do przecięcia tym nożykiem do cięcia papieru. No jest na tyle twarde, że nie przetniemy go
nożem kuchennym. Aha. No dobra, to słuchajcie, zróbmy w ten sposób. Tam zapraszamy cały czas osoby, bo to jest ostatni moment, żeby wykonać swoje własnoręczne logo. Tam zapraszasz, nie trzeba do tych wklejek, bo tam jest szaleństwo. Jeżeli chodzi o ściankę, to ty zaraz zajmiesz się swoim graffiti, ale za moment ja też tam przyjdę, bo ja chcę spróbować. Tak, tak, jest to cicho na panu, bo to ciebie jest po prostu szalenie wygodne. Tak, to jest dla młodzieży jest bardzo istotne, żeby oprócz tego, żeby było optymalne, żeby była wygoda. Tak, Ładnie, Wiki, okej. Okay. Teraz masz biały kolor. O tak. Ładnie. Super. Zrobisz takie plamy, które będą do wycięcia. Napisem jest łatwo. To jest bardzo ważna informacja, bo jest konkurs, jak przez tą rzeczy do wygrania. Jest konkurs. Robimy szablony, my wybieramy najciekawsze szablony, które nam się uda uzyskać, a jak już wybierzemy, to zaprosimy do zaaminowania tych szablonów i na koszulkach, które my przygotowaliśmy, będzie można zrobić swoje grafiki i oczywiście zabrać sobie do domu te koszulki. Gorąco polecam wszystkim młodszym, starszym, którzy lubią bawić się młodą młodzieżową, którzy lubią się bawić klimatem ulicznym, którzy chcą to zrobić na legalu. Graffiti również można nauczyć się, jak to graffiti się robi, jak to się produkuje, jak to działa, żeby było legalne, żeby było zgodne z prawem. Mili Państwo, 16 minut po godzinie 17 mamy, to znaczy, że na 2 minuty kolejny blok pokazów mody. Ja Państwu jeszcze Jeżeli chcesz, to możesz tą samą strzałkę dać sobie u góry. To jest nie, nie wydaje mi się, że nie będzie podobał. Jest okej, okay, tak? Słuchaj, masz ci, teraz wybieramy drodziówkę. Tutaj ultra cienkie linie. Fat, mega gruba kreska. Tak. Soft, czyli w sumie taka puszysta. Weźmiemy to, bo na tej w sumie możesz najlepiej się nauczyć, nie? Okej? Okay. Tak. Na razie zdejmujemy. Zakładamy kapa, nie? To tak odkręcamy od swojej strony. Jak masz tą dziurkę, to ją wkręcasz od siebie. Nie, żeby ci nie psiknęło. Okej? Okay. I do mnie spodziewamy się jutro mnóstwo gości. Okej, spoko. Trochę dalej i wiesz, szybkie pociągnięcia. Trochę dalej, no dokładnie, ona wtedy jest taka puszysta. No. Ważne jest w życiu to, żeby mieć jakąś pasję. Moją pasją jest malowanie graffiti. Ty masz pasję. Ale najlepiej, jeżeli profesjonalnie chcemy do tego podejść, kupić, tak. Zainwestować w porządną maskę. Tak, przeważnie w zamkniętych pomieszczeniach, kiedy jest mała kubatura. Jeżeli robimy to na zewnątrz i rozwiewa to wiatr, nie ma wtedy żadnego problemu. W tej chwili powinniśmy raczej zadbać o to, żeby w bliskiej odległości psikania sprayu zawsze była ta maska i żebyśmy po prostu i my czuli się dobrze, i osoby dookoła.
No dobrze, teraz tak, sztuka graffiti niestety bardzo często kojarzy nam się z zasprojowanymi ścianami, z pomalowanymi mostami, z uszkodzonymi bramami, a to tak do końca wcale nie jest, bo tak naprawdę graffiti to jest sztuka, tak jak każda inna. Artyści, którzy to malują, są właśnie artystami, a nie chuliganami, tylko oczywiście jak zwykle jakaś tam niewielka grupa ludzi robi wam złą robotę. Jak to jest, jaka jest różnica między tymi graficiarzami, których trzeba łapać i po paluchach tłuc, a wami, którzy tworzycie sztukę? Tak, przede wszystkim, rzeczywiście, graffiti to jest sztuka. Najczęściej utożsamiana przede wszystkim z używanych materiałów, czyli z tego sprayu. I ten spray tworzy bardzo szybki środek użytkowania, czyli tak naprawdę możemy sobie go wziąć, w szybkim tempie gdzieś go użyć, schować, nie ma po tym śladu. Dlatego tworzy łatwe narzędzie dla wandali, ale tak naprawdę też bardzo dobre narzędzie dla artystów. Nie jest proste nauczyć się dobrze malować sprayem. Proste jest naprawdę się podpisać, bo podpisać możemy się praktycznie wszystkim. Ale malować farbą sprayu jest naprawdę bardzo ciężko. Spraye możemy kupić w każdym sklepie z artykułami malarskimi, ale chyba też nie do końca właśnie. Właśnie nie do końca. Na te spraye należy uważać, bo większość sprayów oferowanych tutaj w prawie każdym sklepie tak naprawdę jest mieszanką pół na pół jakiegoś kolorowego pigmentu i pół na pół rozpuszczalnika. Ta farba, jak będziemy ją psikać, naprawdę będzie słabo kryła, z tego względu, że ten pigment jest dosyć słaby. Farby artystyczne mają bardzo zwartą konsystencję, czyli przede wszystkim bardzo dobrze kryją, mają bardzo ładny kolor i producenci zapewniają, że co najmniej przez 5 lat ten kolor nie będzie tracił na wartości oraz spływał, ani się nic złego z nim działo. Taką farbą możemy malować na każdej dowolnej powierzchni? Tak, jeżeli ona nie jest powierzchnią plastyczną, bo jeżeli jest to powierzchnia plastyczna, tak czy tak ona jest narażona na ciągłe poruszanie się i w tym momencie może być jakieś uszkodzenie. Ale jeżeli jest to powierzchnia stała, to na pewno ona będzie trwała. Dlatego tutaj nawet w formie tych koszulek używamy farb w sprayu, ponieważ ta farba jakoś wsiąka w tą koszulę i zapewnia stałe. No dobra, mieszkam w Olsztynie, gdzieś nawet w samym centrum miasta, mam straszną zajawkę na graffiti, chcę być artystą, chcę super malować na ścianach, chcę malować na murach, super. Kupiłem dobre farby, mam różne końcówki, no i teraz gdzie ja mam iść? Za bardzo pod ratusz chyba nie mogę iść malować, nie? Pójść pod ratusz to jest w sumie bardzo dobry pomysł, bo tak naprawdę... Ale godzina porządowania. Godzina porządowania, przede wszystkim, żeby to miało jakiś oddźwięk, bo żyjemy w społeczeństwie, mamy tutaj jakieś władze nadzorcze, które tak naprawdę powinny dbać o to, żebyśmy my czuli się dobrze w tym społeczeństwie. Jeżeli chcemy coś robić, to te władze powinny zadbać o to, żebyśmy mogli to robić. Kilka słów do kamery. Do kamery? Nic nie mówię, wszystko można zobaczyć. Tutaj artyści tworzą swoje małe arcydzieła. W tej chwili prowadzimy konkurs dla najmłodszych. Z drugiej strony będę później finalizował ścianę. No, to i zobacz, co się dzieje dalej, cały czas coś się dzieje. Sorry. Paulina, kilka słów do kamery. Jeszcze raz. Kilka słów do kamery. Ema, uważaj, no powiedz coś. To jest spoko, ale już nie mam siły. Thank you.